ten typ urodzi, moim zdaniem. Karola, szalenie mi się podoba tytuł tej imprezy, Trójka górą, bo tak, jesteśmy w górach i tak to można rozumieć, prawda? Ale z drugiej strony ja troszkę się polityką interesuję, właściwie bardziej niż troszkę, i każdy polityk by nie powiedział w tej chwili Trójka górą, tylko każdy powiedział Trójka górą, bo politycy nie uznają takiego on, więc to jest w związku z tym dwuznaczny tytuł. Ja myślę, że politycy zawsze będą mówić Trójka górą, nawet jak będą na Mazurach. A w Szklarskiej Porębie na spotkania z gwiazdami przybyli nie tylko politycy. W namiocie radiowej Trójki tłumy. Michał Olszański rozmawiał z mistrzynią olimpijską w strzelectwie Renatą Maurer-Różańską. To nie tylko była opowieść o sporcie, chociaż te opowieści o tym, jak zdobywała medale w Atlancie i w Sydney, były fantastyczne. Ale wyszedł taki, myślę, typ kobiety, która od początku, od bardzo wczesnego dzieciństwa wiedziała, że musi zrobić więcej niż inni. Bo miała tylko 1,50 m i twarda szkoła z rodzeństwem sprawiła, że jej charakter ukształtował się w taki sposób, że zawsze w najtrudniejszych sytuacjach mówiła: dam radę. Medalistka opowiadała nie tylko o Igrzyskach Olimpijskich, ale także o długiej drodze, jaką musiała przejść, zanim została mistrzynią. Spotkanie było fantastyczne i cieszę się, że mogłam się spotkać ze swoimi kibicami, z sympatykami sportu i strzelectwa przede wszystkim. I naprawdę, tym bardziej, że w Szklarskiej Porębie ostatni raz byłam wtedy, kiedy moja Natalka była mała. Uwielbiamy góry i naprawdę to jest fantastycznie. Pamiętam, nikt nie wiedział, kiedyś byłam młoda, jakiś tam celne riposty Marii Czubaszek rozbawiły publiczność. Na spotkanie z pisarką przybyli fani z całej Polski. Słuchamy Trójki bardzo, bardzo długo. Ja przypominam sobie, może to był, nie wiem, ja od 80 może roku jakoś tak, chociaż trudno mi jest to jakoś ułożyć w ramach czasowych. Mąż od ilu lat? Od 80 roku, 79, 80, kiedy byłem nastolatkiem, zacząłem słuchać Trójki, Listy Przebojów. To bardzo lubimy panią Marię Czubaszek, więc taka możliwość, jaka zaistniała w dniu dzisiejszym, że jesteśmy tutaj na feriach zimowych, no to będzie ostatni dzień i zdarza się jeszcze możliwość spotkania z panią Marią, no nie mogliśmy tego opuścić. Na skwerze radiowej Trójki można oglądać wystawę zdjęć Marka Niedźwieckiego, który od lat fotografuje góry izerskie. Organizatorzy zaplanowali na sobotę wiele atrakcji. Ostatni dzień festiwalu, czyli sobota, to będą spotkania filmowe. Dwie rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego z Kingą Price i Arturem Żmijewskim, czyli o ojcu Mateuszu, ale nie tylko. To przecież znakomici aktorzy, nie tylko właśnie serialowi. A wcześniej jeszcze rozmowa z profesorem Janem Miotkiem o języku polskim i nie tylko. Będzie z nim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a na zakończenie dnia nie wiemy, co się wydarzy, bo na lodowisku tu w Szklarskiej Porębie ma być dyskoteka, którą zagramy my, czyli dziennikarze Trójki. Proszę się uzbroić w cierpliwość i nie potknąć na łyżwach z wrażenia. Szklarska Poręba zaprasza zakochanych na ski arenę Szrenica. Ustawimy tam slalomik, nie będzie trudny. Na Puchatku, na dolnej trasie, i zasada jest taka, że czas liczy się pary, a zatem pani i pan działają na to, żeby razem zdobyć jak najlepszy czas. Ale to jeszcze nie koniec. Studenci Akademii Sztuk Pięknych i drużyny z całej Polski rzeźbić będą w wielkich pryzmach śnieżnych. Zawsze miałam szczęście do ludzi. Marek Niedźwiecki, zapraszam do Szklarskiej Poręby. Można tutaj często spotkać Trójkę i czasami jeszcze żywego niedźwiedzia, który jest bardzo przyjazny turystom. Pani wtedy pisała, nie pasowały do żadnego żyjącego autora.